Zobaczmy, co tu w trawie piszcie. Jest godzina 7:30, jestem nad wodą, nad jeziorkiem i troszeczkę, szczerze mówiąc, zaskoczony, bo chyba będzie to jedyny podest, na którym będę mógł dzisiaj połowić. Wszystko jest po prostu zalane. Nad wodą nie byłem ponad miesiąc. W Irlandii również nie byłem ponad 2 tygodnie, także nie miałem pojęcia, jak to wszystko wygląda. Do tego dzisiaj w nocy złapał porządny przymrozek. Minus 2 było o godzinie 6:30, także zimniutko nam się zrobiło, przyszła zima. Ciężko będzie na razie mi dobrać taktykę, zobaczymy. Jako że zrobiło się tak zimno, to od razu zacznę łowić blisko dna i powolutku. Nie będę tutaj kombinował, chlapał niczym specjalnie. Choć oczywiście, jeśli nie będzie wyniku, no to całkowicie zmienię taktykę i popróbuję przy wierzchu. Na razie jest jeszcze wcześnie. Zobaczymy, czy może jak słoneczko wyjdzie troszeczkę już ponad horyzont, to szczupły zrobi się aktywny. Na razie po prostu zrobię kilka rzutów na próbę. Wreszcie jest rybka. Na gumy zupełnie nic nie brało, a tu sobie dałem jeszcze szansę. Nie jest to duża rybka, ale jest. Ale mimo tego waleczna. No chodź, chodź. Nie chcę się poddać. Nie jest taka malutka. Całkiem. Jest jakieś 77 cm, mi się wydaje. Bardzo miłe to zaskoczenie, bo szczerze mówiąc, Majerka spodziewałem się raczej najgorszych dzisiaj wyników. O, jeszcze tutaj chyba za karę zrobiła się malutka broda, no ale już poradziłem sobie. Na Jerka spodziewałem się najgorszych wyników z racji tego, że ta woda wydaje mi się już jest bardzo zimna. Ostatni raz byłem przecież miesiąc temu na rybach i było zupełnie inaczej. Byłem również nad jeziorkiem, ale wtedy jeszcze było pięknie zielono. Rybki brały, łowiłem na małe gumeczki, ale tak jak mówię, to było miesiąc temu. Pogoda zmieniła się właściwie bardzo od wczoraj, bo różnica temperatury jest teraz 7 czy 6 stopni między wczoraj a dzisiaj. Wczoraj jeszcze padał deszczyk, było w miarę, a dzisiaj już jest minus temperatura.
Także podejrzewałem, że albo w ogóle nie będą aktywne, albo będą aktywne troszeczkę niżej. Ale jak widać, woda jak zwykle ma swoje plany, rybki mają swoje plany. I można sobie planować taktyki, założenia, a woda weryfikuje wszystko. I wydaje mi się, żebym ogólnie zrobił tutaj jeszcze jakąś większą karierę dzisiaj, bo po prostu na tyle rzutów, które wykonałem od rana, to powinno być przynajmniej jeszcze jakieś uszczypnięcie w gumę, a nic takiego nie było i na różne rozmiary gum. Mam zamiar jeszcze sprawdzić drugie jezioro jutro. Codziennie mam jakieś, teraz w tym tygodniu akurat jestem na tak zwanej kwarantannie, czy samoizolacji, i codziennie mam jakieś od rana 3-4 godzinki, żeby porzucać, ale niestety nie ma zbyt wiele opcji, bo jeziorka są po prostu popodlewane i nie ma dostępu do podestów, a nie chce mi się w takiej temperaturze stać w wodzie do pasa. Tu będzie i tak ostatnia miejscówka dzisiaj. Zbliża się godzina 10, a ja mogę sobie powędkować tylko do godziny 11, także mam godzinkę na wyciśnięcie coś, czegoś. Moja taktyka na łowienie w zimne, chłodnie dni jest dokładnie taka sama jak przy ciepłych dniach jesiennych, wiosennych czy letnich, czyli prosta taktyka: machaj wędą, ryby będą. Czyli jednego dnia coś wejdzie, drugiego dnia nic nie wejdzie i to jest całkowicie normalne. Nie wierzę tutaj w jakieś czary, że ktoś będzie czarował ryby w zimie, że będą mu brały jedna za drugą. Oczywiście może się zdarzyć taki dzień, może być takie żerowanie, ale w czary w każdym bądź razie nie wierzę. No dobra, kochani, na dziś już koniec. Mamy godzinę w 10:30. Także mam pół godzinki na dotarcie do domu. Dzień pierwszy nad jeziorkiem zaliczony. Mam zamiar zrobić sobie taki challenge 3-dniowy nad jeziorkami, w zależności od tego, czy uda mi się do jakiegoś dojść przez te całe zalane pomosty. Mam zamiar odwiedzić 3 jeziora i zobaczyć, co będzie najbardziej skuteczne, jeżeli chodzi o przynęty i prowadzenia w tym okresie. Właściwie w dość ciężkim okresie, bo te temperatury z dnia na dzień się zmieniają. Jednego dnia jest, tak jak wam wspomniałem, przymrozek, drugiego dnia jest temperatura plusowa, deszcz, wiatr, także jest naprawdę huśtawka pogodowa i chcę zobaczyć, co w takiej pogodzie będzie przynosić najlepsze efekty. Dobra, także na dzisiaj koniec i widzimy się jutro nad kolejnym jeziorem. No, udało się. Dzień drugi. Aż mi się rączki trzęsą, bo szedłem po takich bagnach, że nawet się nie spodziewałem, że będzie tak trudno. Woda strasznie wylała na tym jeziorku wczoraj i na tym, co jestem dzisiaj, jest po prostu tragedia. Zostało mi kawałek pomostu do łowienia niezamoczonego, a tak to połowa tego pomostu jest w wodzie, także zobaczymy, co dziś uda się tutaj wydubać. Zacznę podobnie jak wczoraj, zacznę jakimiś gumeczkami. Najpierw małe przynęty, później troszkę większe przynęty. Później jerk, może mucha, zobaczymy. Mam 3 lub 4 godzinki łowienia. W tej chwili to już 3, zdaje się. No i będziemy próbować. Najpierw mała przynęta. To jest West In Shad, proszę was. Malutki rozmiar
i zobaczymy. Nie chcę na razie zrobić tutaj większego hałasu i nie chcę zrobić też większego zamieszania, jako że jest tu bardzo cichutko, także zacznę od bliskich rzutów wzdłuż ścin i później w miarę upływającego czasu będę rzucał troszeczkę dalej. Dzisiaj jest troszeczkę cieplej jak wczoraj. Dzisiaj jest, był 1 stopień o godzinie 7 rano. Także 3 stopnie do góry w stosunku do wczoraj. Nie było takiego aż wielkiego przymrozku czy przymrozka. Było całkiem. No, słuchajcie, na razie nie jest dobrze. Żadnego brania, kompletnie, żadnego cuknięcia na dżerki, na gumy, nawet i na muchę, kompletnie nic. Idę jeszcze zobaczyć jedną miejscówkę, jak tylko trafię tu jakieś podłoże. Wygląda niestety to moje chodzenie dzisiaj troszkę jak po bagnach, no ale jeśli mam złowić jakąś rybkę, to może być, to się na to pisze. No, jestem, ale grubo jest. Woda prawie po kolana. Podest również już chyba nie jest zbyt bezpieczny. Nawet nie chcę myśleć, dokąd bym wpadł, gdyby się zarwał. No ale zobaczymy. Ostatnia miejscóweczka. Porzucam tutaj godzinkę i zobaczę, czy opłacało się tutaj wchodzić. Chyba wielkiego, ale traciłem nadzieję. Jeszcze go nie wyciągnąłem, także nie ma co się cieszyć. Nie jest taki mały, duży też nie jest. I teraz kwestia, co on tu zrobi, albo co ja teraz zrobię. Troszkę mu muszę dać polatać, bo się mu zaplątał. No i teraz jest prawdziwa łamigłówka. Szczupak jest. Nie ma go jak wyciągnąć. Może. No, wisi tylko na kotwiczce.
Deli kutaśnie. I do poczekalni. O tak. Jest całkiem bardzo podobny rozmiarem do tego wczorajszego, z tym, że jest troszeczkę grubszy. No już wam go pokazuję. Chyba troszkę mniejszy niż ten wczorajszy, ale niewiele. No, z 72 cm będzie miał. Dobra, dzień drugi dobiega końca. Jedną rybkę udało się wydłubać, dosłownie, bo rzucałem w tym miejscu przynajmniej półtorej godziny. W jednym miejscu biczowałem wodę różnymi przynętami. Wiedziałem, że jest tu ryba, było jedno uszczypnięcie, chyba przy pierwszym lub drugim rzucie na pikszada. I wiedziałem, że ryby mogą być w tym miejscu, oczywiście nie były aktywne, ale trzeba było próbować. Nie jestem do końca przekonany, czy to ta sama ryba uderzyła, która uszczepnęła na początku przynętę, bo już mogła się przestraszyć, mogła się ukuć. Zupełnie inaczej jak wczoraj. Wczoraj rybka uderzyła na dżerka, dzisiaj na gumę. Także nie ma tu żadnej żelaznej zasady. Właściwie nie ma żadnej zasady, już mówiłem wam wczoraj. Trzeba po prostu machać wędą, ryby będą. I tyle. Jeśli się nie udaje, próbować głębokości, kolory, rodzaje przynęt. Ja przy sobie mam, proszę was, przynajmniej 3-4 rodzaje przynęt. Mam jerki, mam gumy, mam woblery, mam muchy. Także próbuję dogadzać wszystkim, co mam. No dobra, także na dzisiaj koniec i widzimy się w dniu trzecim. Chyba będzie to jezioro, chyba nie. Nie zrezygnuję z jezior, także widzimy się najprawdopodobniej za chwilę. No, kochani, dzień trzeci, piątunio. Jest godzina 8 rano, dzisiaj przyszedłem godzinkę wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Wydaje mi się, że najlepsze brania powinny być już jutro lub pojutrze, ale wszystko ma się ku dobremu. Dzisiaj w menu właściwie troszkę inne przynęty niż wczoraj. Dzisiaj wziąłem tylko ze sobą jedną wędkę. Dlatego dzisiaj i do tego wziąłem wędkę z dość dużą gramaturą, bo wyrzut do 100 gram. Chciałem troszeczkę zobaczyć inaczej niż poprzednie dni. Także jak zwykle u mnie w pudełku nieśmiertelny Salmo 12. Tonący, pikszady, to jest akurat podróbka z AliExpress. Jak widzicie, troszeczkę farba schodzi, ale to jest po jednym sezonie, także nie ma takiej tragedii, a praca jest naprawdę przyzwoita i wydaje mi się, że warto to kupić w tej cenie, jaka jest oferowana na AliExpress. To jest wczorajszy zabijaka, to jest Iron Claw Belly Boy. Rozmiar zdaje się 15 lub 16 cm. Bardzo rzadko używałem tej przynęty, właściwie mam ją od 2 lat i dopiero wczoraj złowiła dla mnie pierwszą rybkę. Także jak mówię, zima ma swoje prawa i coś, co nie sprawdzało się w okresie letnim, może doskonale się sprawdzić. No i standardowe klasyki oczywiście, to jest oczywiście kanibal, tutaj jest 15 cm, tutaj jest więcej kanibala, różne kolory, właściwie chyba mam pełną gamę tych kolorów tej przynęty, bo uważam naprawdę ją za majstersztyk, jeżeli chodzi o pracę. Jakość gumy, no jeśli chce się mieć dobrą pracę gumy, no to guma musi być miękka, stąd też przynęta często dostaje
w kość jest po prostu pozbawiona ogonka. Także radzę sobie, korzystając jakoś ze starych przynęt, i niektóre naprawdę takie przerobione kanibale chodzą naprawdę unikalnie i mają bardzo fajne efekty. Do tego jeszcze jakiś pikszat, kolejny kanibal, powiem wam, chyba mój ulubiony kolor razem z Fire Tigerem. Bardzo dobrze sprawdzają mi się tutaj na rzekach, nawet w okresie zimowym, ale i na jeziorkach tak samo. Wolne prowadzenie, ta gumka naprawdę robi czary, że tak powiem. No i nieśmiertelny relaks, no to musi być w pudełku. Dzisiaj na pewno troszeczkę nim połowię. Te kolory, jak widzicie tu również, ogonek jest dosztukowany, ale ta przynęta chodzi wybitnie, fajnie, także kolejna dosztukowana. Na tą przynętę już złowiłem bardzo fajnego szczupaka na rzece. Film widzieliście, jak go znajdę, pokażę wam link. No i Westin, wersja z grubym brzuszkiem. No i Savage Gear, mały herring. Nie biorę tutaj dużych kotletów na jeziora, jak łowię z brzegu, bo nie ma to większego sensu, nie zarzucę daleko, a jeżeli chodzi o łowienie z brzegu, to jednak zależy mi na tym, żeby rzucić jak najdalej. No to zaczynamy. Na początek gumeczka, ta, która wczoraj przyniosła rybkę, a później troszkę porzucam jerkiem. Jest bardzo dużo wody. Zobaczymy, gdzie rybka się kryje. Dzisiaj mam 3 godzinki niecałe, na 11:15 nastawiony budzik i muszę uciekać. Teraz jest 8:20 dokładnie. Także dzisiaj krótsza sesja niż w 2 ubiegłe dni. No ale niestety siła wyższa. Wejdzie coś, to wejdzie, nie wejdzie, też fajnie. Wreszcie, ale chyba zszedł, a nie, no ale jest mikro szczupaczek, ojejku, ale bydle, grube 30, no zobaczcie tylko, nie no, taki 40, tak. Czterdziestaczek jak diabli. No zaskoczył mnie. Zobaczcie, jaka fajna, nieskazitelna łuska. Młoda, piękna rybka. Super szczupaczek. No, widzieliście to? No teraz to mnie zaskoczył. Powiem wam, że... Czy to jest ta sama sztuka? Czy to jest ten sam szczupak? Chyba tak. Zaraz zobaczymy. Pokaż. To jest ta sama sztuka. Tutaj miał wcześniej kotwiczkę, jak dobrze pamiętam. No to grubo zgłodniał.
dobry faworyt. No słuchajcie, to dobiega dzień trzeci. Jest godzina już 11:15, także koniec mojego wędkowania codziennego. W tym tygodniu już daję sobie odpoczynek. Na rybki wychodziłem 3 dni z rzędu po 3 godziny. Wczoraj właściwie byłem najdłużej, bo byłem 4 godziny. No i każdego dnia fajnie udało się coś złapać. Jest lockdown obecnie w Irlandii, także daje to podwójną frajdę, że można było wyjść i jeszcze połowić sobie jakieś rybki. Nie udało się dzisiaj złapać żadnej dużej rybki, no ale tak to wędkowanie wygląda niestety z brzegu. Gdybym pływał pontonem, najprawdopodobniej z większą rybką również bym się znalazł. Te 3 dni nie był łatwy okres do łowienia, bo akurat są to 3 dni, w których temperatura spadła. Pierwsze 2 dni była flauta, dzisiaj rusza się wiatr, co oznacza zmiany, co oznacza, że już jutro będzie ocieplenie i według prognoz ma być już 11 stopni, ma być deszczyk, słońce, wiatr, czyli cała Irlandia. I podejrzewam, że rybki się prędzej czy później znowu ruszą do naprawdę fajnego żerowania. Także dziękuję Wam za miło spędzony czas. Mam nadzieję również, że Was nie zanudziłem 3-dniowym wypadem i tylko 3 rybkami. Także do zobaczenia na kolejnym wypadzie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu koło środy uda mi się wypłynąć na głębszą wodę i poszukać tam jakiegoś szczupaka. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia.